Witajcie z tej strony Fungi. A dzisiaj mam dla was następny odcinek z naszego starego, dobrego Desolate Hope. To jest już piąty odcinek. W fazie nocy trochę tam uzbierałem nic szczególnego. I wracamy do Mirada. Ponieważ potrzebujemy dosyć sporej ilości chipów, 2000. Całe dwa okrągłe tysiaczki. Mamy tylko 500. I to aż 500, ponieważ zebrałem je w fazie nocy znalazłem 200. Niby z jednej strony trochę głupio te chipy brać, jak czas jest limitowany. O, mini game start. Solar Ball, nie wiem. To jest dosyć ciekawe, to trzeba ogarnąć. O, mam fajnie te jajka wielkości ogarnięte. Ok, więc teraz idziemy tutaj, zobaczyć co tu znajdziemy. Możemy opcjonalnie pod koniec odcinka tego wirusa spróbować ogarnąć. Ale póki co muszę... Jak ja tam wszedłem wcześniej, że teraz nie mogę? Jest okej, dróżka. Dobra, zobaczymy chyba tego wirusa. Ile on miał? Zobaczymy, czy coś jestem w stanie zrobić z tymi wszystkimi nowymi bajerami, które dostałem, czyli przeszedłem z te dwie symulacje bodajże. Coś tam jeszcze. 13 level już mam. Piąt, ten mam naj... No praktycznie nic. 20 tysięcy to powinniśmy sobie chyba poradzić. Mega Sharza. Proto Wall. O, hit. Store Hill. Okej. Okay. Counter Wall. Store Charge. Charge jest ważna. No ale dajmy sobie radę na luzie. Cosmic Sponge. Protowol. Jeszcze raz odnowimy. My tu mamy autoplay. Tu atak. Tu coś. Tu mamy coś ostrego. Bardzo. Charge'a. Podrapmy. Czemu on ma 16 tysięcy? Czemu miał 16? Leczył się, czy co? Triple, Proto Wall. No już ma 14. Nie musiał sobie to na nagranie obejrzeć. Może tą gąbkę, tą sponge, Cosmic Sponge, to mu leczyło. Strike, zwiększamy sobie... Hackworm. Aha, to jest to! Szarża. Burn wirus, szarża. Kurczę mi... To... Proto Wall na pewno. Zejdzie to w końcu? Strajka się zwiększymy. Jest, zeszło. Już ma 10 tysięcy. Ten skin nazywa się nie patrz jak mnie niszczysz. W skrócie mogę powiedzieć, że mogę tego typa zniszczyć z zamkniętymi oczami. Split Thunder. Zniszczył Protowala tylko. Strajka zbieramy. Już mamy prawie 2000 strajka, więc... Rest in peace. Jak tylko kliknę tam na górze, to on tam ostro zostanie. Weźmy sobie Protowala. Charge'a. Strike. Charge'a. No już ma 3800, ja tu mam strike'a na 2500. Grid Turret. Dobra, chyba już teraz tego używam. Pof, dostałem mu 600 żyć. A masz. I pum, koniec. Pokonaliśmy drugiego wirusa u Mirada.
Jakiś progres jest. Dostaliście... O, to mi się podoba. Mamy już prawie 800. Prawie 800, dokładnie. Potrzebujemy jeszcze 1200. Powiem wam, że tak poza nagraniem słabo mi poszło. Co już nieważne. Tak. Okej. Okay. Mamy już dwa wirusy Mirada, potrzebujemy 1200, więc jak już mówiłem i przerwałem sobie z dwa razy, wejdę do symulacji. Was w to nie będę wciągał, ponieważ może to zająć bardzo sporo czasu. Więc po prostu wejdę w symulację, po prostu ją będę przechodził. W tą symulację drugiego poziomu. Komputerek jaki znajdę. I se będę zbierał te pieniążki, żeby w końcu te 2000 mieć, żeby tego Foresighta zdobyć, żeby... Czy pan był? Teraz nam jeszcze każe kupuj do Mirad. Znaczy to nie jest... To się nie zmienia Mirada, bo to jest dziewczyna. To jest Mirad po prostu. Idźmy do Mirad. O, tu jest wirus, okej. Okay. Wiemy, gdzie jest wirus. Więc tak, póki co... póki co jeszcze razem przechodzimy, bo póki co nie ma jeszcze nic, żadnych konkretów. Zobaczmy, co tu jest. Tak, mamy tutaj właśnie komputerek. Więc... w tej chwili możemy pójść poszukać tego... tej wyrwy, a potem będę po prostu zbierał wszystko, tak jak mówię. Ratu nic nie ma. Ła. Niech by się zbieram marihuanę. Ale zasuwam z tym ulepszeniem naprawdę. Masakra. Tego tu jest okropnie dużo. Jeśli gdzieś masz XP, gdzieś masz zbierać to u Mirada, tylko u Mirada. Mirad ma najlepsze. A, dostałem. Mirad ma strasznie często. Kurczę, chyba wszystkich malich ładnie wziął. Ale my tu wracamy, to jeszcze spoko. Jak chcecie gdzieś zbierać marihuanę, tylko Mirada, ponieważ Mirad ma swojego specjalnego typka z polepszeniami, który za 5 stówek ci sprawi, że marihuana będzie więcej zbierała. Chociaż żeby to się zwróciło, to 500 marihuan musi zostać zebranych, to wiecie.
No ciekawi mnie, czy tamten drugi daje coś więcej, czy tylko na przykład plus 1, plus 2. Pewnie tylko tyle. Ale cóż. Więc mówię, tutaj jest bardzo fajnie zbierać. Tu się szybko zbiera, tu widać od razu. Zwłaszcza, że ulepszenie to są. Zwłaszcza cel chłody. Więc cóż, jak już mówiłem, w tej chwili ja zbieram te 2000, może zbiorę sobie z 2500, czy nawet więcej. I zobaczymy się, jak już to skończę. W tej chwili spauzuję wszystko. I zobaczymy się później. Ok, wracamy. Więc mamy już 2900, trochę się zapędziłem, ale postanowię sobie, że trochę zezbiorę, bo nie tylko ten Foresight, jak się to nazywa, się nam przyda, parę też innych rzeczy. A on tak nie chodzi, bo w wodzie. Ok, nieważne. Tak więc mamy kupę hajzu, jeszcze nigdy tyle nie miałem w tej grze. Coś jest? Tu nic ciekawego nie ma. Nothing to do here. Idziemy do Umona, czy jak on tam ma. Jest bodajże tu. Nie, coś mi tu nie pasuje. Tu jest wirus. Był wirus. Czego? Nie, czekaj, tu jest. To jest coś innego jeszcze. Ok, obczajmy to miejsce. A, tu jest... To tu jednak był wirus. X-ray gogle. To jest coś, co chciałem. Na tym się właśnie skupiło moje... Na tym typie i tym itemie właśnie się skupiło, dlaczego zbieram dłużej. W następnym odcinku też se wejdę do tego. Też se zbiorę kupę hajzu. I następnym razem wykorzystam to na celem... Co to jest? Co to tak migało? Tym razem pieniądze wykorzystam na cele wszystkich typków, które dają ci upgrade'y. O, tu mam jeszcze jeden komputer. Okej, skoro chcecie, żebym tu kogoś uratował, to już się biorę. Tych króliczki biedne, smutne. Jakby tu oczywiście był typek, który daje upgrade, oczywiście zostałbym tu na chwilę dłużej i bym kupił te upgrade i odrobił te pieniądze, które mam tu przygotowane. I no, symulacje są fajne. Znaliśmy przejście. Ale szybko poszło, od razu jesteśmy tu. Ale zasuwają, no! Ogarnijcie się! Nie rozwalicie mnie! Dwa życia, jedno! Zdążyłem? Ty się liczy? Zaliczyło się? Jest, zaliczyło się. W ostatniej chwili zdążyłem. Masakra. To było... Naprawdę. Dlaczego to tak miga? To ma jakiś związek z tym, że cała symulacja się crashuje? Pada czy coś? No okej, okay, idziemy w końcu wydać te ciężko zarobione pieniądze. Ty coś powiesz? Nie, nic nie wiesz, po prostu pokażę, że nic nie masz. Nieambitnie, Scott, nieambitnie. No wygląda na to, że teraz jakieś tam kawałki tego. W sensie te, które są, co dostaliśmy. Na turze przeciwnika... One second stun. Every 10 sekund heal. Okej.
Jeszcze sobie doczytam co tutaj. Tak, wiem gdzie jest ostatni wirus. Nie ostatni, trzeci. Tym tak właściwie jesteśmy. Gdzie poszedłem? I gdzie jest... Unom. Jak on ma? Unom. O, ty dajesz upgrade bardzo chętnie, tylko że... potrzebuję 2000. Abym se tutaj upgrade'ów nachapał. No kurczę, minąłem to wejście, czy co? Prędzej do tamtego typa. Zobaczymy jeszcze w tą stronę. No tu chyba będzie. Tutaj już kojarzę to miejsce. Okej. Ale zobaczmy, czy to będzie migać. Tak, miga. Jak pokonaliśmy drugiego, to już wszystko miga, zdaje się. Wszystko co może, to miga. Ojej, cieszę się, że kupiłem te upgrade, powiem tyle. O, battle hacking. Auto half. Nieważne. Idziemy do Malenza teraz. Idziemy skopać ostatniego wirusa u Malenza. Albo dać się skopać ostatnim wirusowi od Malenza. Zobaczymy. Najważniejsze, że dowiemy się nad czym działa to Foresight. I w następnym odcinku... W następnym odcinku też zrobię sobie taką przerwę w symulacji. Też nazbieram dużo hajsu. I pokupujemy w końcu większość tych wszystkich upgrade'ów od tych typów porozstawionych w każdej symulacji. Jeszcze chwilka, zobaczymy jeszcze tego typa. Bądź się budzi jakby. On zaczyna wchłaniać coraz więcej prądu. Za to Malenz już praktycznie nic nie pobiera, więc przydałby się go. Ogólnie jak czytam sobie też to... tej instrukcji od Scotta. Dobra, powiedz coś ciekawego. Jak czytam te instrukcje... Muszę sam znaleźć, fajnie. Okej. Zacznijmy od góry. No kurczę, nie przechodź przez nich tak szybko. Więc czytałem instrukcję i dowiedziałem się, że jak wyjdę z tej lokacji, to jest szansa, że dostanę... To tam zbieram te itemy, żeby wszyscy levelowali. Mogę czasami chipy dostać. Od teraz już nie zbieram chipów, bo mogę sobie w symulacji zarobić dużo. Really? I też jest coś takiego, że jest... Dobra, zobaczymy tego potwora. Że jest źródło energii. I dzięki temu mogę sobie przedłużyć o jeden dzień. Pracę całego tego, więc... Bo muzyka się zmieniła. Ohohoho, 50 tysięcy. Protowall. Gridstorm. Break Virus. Store Hill. Protowall. Jest. Charge. Store Charge. Protowall. Charge. Super Charge. Odwracacz. Co to robi? Nie no, koleś wygląda ciekawie. Co?
Quick Reaper jest. Zdążyłem, zdążyłem. Charge. Kurczę, tam co było? Marnowałem. Protowall jest. Naprawa. Żeby mi tylko Malens nie padł. Malens ma tego właśnie strasznie dobrego skilla. A ten ma... Protowall. Star Hill. Slug. Protowall. Ale nic, ciężki, ja nie mogę. Star Strike. Protowall. Naprawa. Okej. Jak on niszczy ich wszystkich. Naprawa. Tu Protowall. Wirus. Ach, Star Charge. Protowall. Naprawa. Duplicity. Już my zbiliśmy 10 tysięcy, ale to jest masakra, to jest masakra. Jeszcze nigdy tak ciężko mi nie szło. To jest... boss, albo po prostu to jest coś nie na moje... nie na mój poziom. Z tym drugim bardziej bym się zgodził. Więc mniej więcej cieszę się, bo się nauczyłem jak w to grać. Trochę bardziej. Kurczę, zmarnowałem. To było szarże. Burn. Protowall. Potrzymamy. Leczenie. Leczenie mi się kończy. Znowu zaczyna swoje skillsy. Nie, jak tego pokonam, taki będę zadowolony. Protowall jest. Napraw wszystkich oczywiście. Break wirus. Osłabiamy go. Protowall of course. Charge wszyscy. Charge. Star Strike. Charge. Trzymaj tego Protowalla. O, tu jakiś... już mu zbiliśmy 20 tysięcy, nadal żyjemy. Leczenie se odnowię. Ale masakra ten boss. Kurczę, trzeba było coś innego żyć niż tego Protowalla, bo póki co nie potrzebuję. Okej, teraz będę potrzebował, teraz będę. Przepraszam. Nie bij. Super, ma 3000 żyć, ja mam strajka na 3000. Szarża. Protowall oczywiście. Szarża. Leczenie, o. Toy wirus, żeby się uspokoić. Protowall szybko się zmieni skórę. Strike. Burn. Protowall. Damy sobie radę. Już połowa mu życia zeszła. Kurczę, teraz jest zmarnowany. Trochę ruch. Zaatakuj. Ty trzymaj. Ty atakuj. Ty Protowall. No, Protowall i Quick Reaper to tu jest podstawa. Protowall. Jeszcze... dobra, szarża. 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 Toy wirus, Protowall. Green Storm. Szarża. Store Revive, tak na wszelki wypadek. Protowall, trzymamy dalej.
odwracać rewerser. Slug wirus podraw leczenie. Chciałem to kliknąć, nie ma bać. Protowol jest! To się na nas rzucił. Spaniaczek ostro. Szarża, burn, szarża. Reviv. Szarża. Jest mój protowol, on zwariował. Masz tu. No nie mogę przegrać w takiej chwili. Jest protowol. Nie no, czy ja jednym dam radę? LOL. Jak ja to przegram, to się wścieknę. Protowol. Muszę po prostu się trzymać pod protowolem. Muszę się trzymać pod protowolem. Wygram to. Nie ma bata. 2000 już mu żyć zostało. Co to było? Co to było? Protowol. Nie, nie, nie ma. 1500. Szarża. O nie, zwolnił atakowanie. O rany, 50 tysięcy, tyle się męczyłem. O! Ja! Masakra, naprawdę. Jestem niezadowolony. Tak blisko byłem. Wezmę wam to utnę. Zagram w to jeszcze raz. Zagram w to kurczę jeszcze raz, bo mogę gościa pokonać. Mogę cię pokonać, frajerze głupi. Nie ma tak łatwo. Nie przegram z tobą. Tym razem. Tym razem wygram. Masakra. No ale 50 tysięcy i sobie dałem radę, nie? Prawie sobie dałem radę. Tak niewiele mi brakło. Nagle się tam pod koniec obudzi i powiedział, lol, nie. Nie dam się pokonać. Więc mówiłem, przewinę wam to do samego zwycięstwa. Nie, koniec, nie, nie. Nie dam rady. Nie dam rady. Nie. Mamy końcówkę dnia. Nie no, co to było przed chwilą? Ledwo co puściłem protowala, więc powinno zaabsorbować atak. On chwilę potem rzucił jakiegoś skilla, którego użył wcześniej i nie było praktycznie żadnego efektu i mi zniszczył wszystkich naraz. Nie sił, wziąłem 3 podejścia i pierwsze podejście było najlepsze. Masakra to jest, masakra. Więc idziemy teraz do ciebie. Nie mam już czasu, o matko. Trzeba iść od razu do góry. A ja szukam tego typa, który... Dobra, nieważne. To jest już tyle na ten odcinek. Nie mam siły, naprawdę. To mnie dobiło, ten boss. Samo to, że prawie go pokonałem. Może to nawet najbardziej. Teta już ma 36. O matku. A my już mamy 68% ogarniętego, więc niby to się nie wyrównuje w ilościach pokonanych tych. Ale jednak osiągnęliśmy bardzo dużo.
osiągnęliśmy dużo rzeczy, które są inne niż pokonywanie właśnie tych typków, więc jestem zmęczony. Naprawdę. To jest taka... To jest dosyć wymagający pojedynek z takim typem. Dobra, więc... Tak. Mirat. Muszę zbierać rzeczy dla Mirada, bo on ma bodajże 6 poziom, a wszyscy nie mają 9, 13 max. Okej. No... Powiem wam tyle. Naprawdę, ten odcinek mi się podoba. Ta walka mnie, w którą prawie wygrałem, tak niewiele mi brakło. Bo on nagle wyskoczył, o lol, gin. To mnie dobiło, naprawdę. Tak niewiele brakło. Ten już ma 10. Czyli... ty masz 7 bodajże w tej chwili. 6, jeszcze gorzej. Ten ma chyba 9. Coś tam. Malens ma 13, Malens jest najlepszy. Malens najlepszy, pamiętajcie. Prądu nie bierze, a najsilniejszy. Nie no. Trochę jestem zawiedziony tym, że mi się nie udało jednak go pokonać. Prawda, to przekracza moje możliwości póki co. Teraz się wezmę w następnym odcinku za te pozostałe wirusy. A potem zobaczymy te. Potem chyba za dwa odcinki. Co tu jest? Nie, on już ma 13 poziom. Więc tak, tej nocy jak zawsze se pozbieram dla nich itemki. Jutro będziemy pokonywać następnych bossów. Skupimy się na bossach. Ale on już jest. Dobra, ty też już nic nie dostaniesz. Opcjonalnie skupimy się na symulacjach, jak jakieś zobaczymy dookoła, bo symulacje nam za dużo czasu nie zabiorą. Znaczy czas odcinka tak, na pewno zabiorą, ale czasu fazy dnia nie. Więc... To zrobimy. Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. Ta gra jest świetna, naprawdę świetna. Mogę to w tej chwili powiedzieć z całą... bardzo pewnie, bardzo uczciwie. Cóż. Co ja się już będę wymęczał, próbować coś wyciągnąć z siebie. To było na tyle w tym odcinku. Pokonaliśmy wirusa. Walczyliśmy z Super Koksem, którego niestety nie udało nam się pokonać, ale byliśmy tak blisko. Tak kurczę blisko trzeba było to wziąć, co najwyżej bym wyrzucił. Dobra, nieważne. Więc... Dziękuję wam za oglądanie. Mirad nadal będzie leszczem z tym levelem. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.